102 miliony unijnego wsparcia na największą w regionie inwestycję drogową otrzymał dzisiaj samorząd Ciechanowa. Prezydent Ciechanowa oraz przedstawiciele zarządu województwa podpisali umowę na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego budowy pętli miejskiej w naszym mieście. Rangę wydarzenia z pewnością podkreśliła obecność marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Grzegorza Schetyny. Takie przykłady jak ta dzisiejsza umowa, podpisanie tej umowy na wielkie pieniądze, które będą zainwestowane tu w Ciechanowie, trzeba podkreślać, opisywać i chwalić. Każda złotówka, każde euro wyciągnięte i zainwestowane dla dobra mieszkańców, dla rozwiązywania ich problemów ma sens. I to trzeba, tylko to oczywiście wymaga czasu, cierpliwości i dobrej pracy, a taka w Ciechanowie jest i tak ją oceniamy i dlatego moja obecność tu. Budowa pętli miejskiej to nie tylko największa inwestycja drogowa w historii Ciechanowa, ale również na północnym Mazowszu, dlatego starania naszego samorządu są bardzo wysoko oceniane także przez zarząd województwa. To jest jeden z najważniejszych naszych projektów drogowych, infrastrukturalnych. On rozwiązuje szereg problemów komunikacyjnych w samym Ciechanowie. No, dopłata jest bardzo duża, bo ponad 100 milionów złotych. To jest bardzo dobry projekt i bardzo pozytywnie oceniam aktywność tutaj władz miasta. Przeprowadzone badania wykazały, że przez przebiegającą przez centrum miasta Krajową 60 przejeżdża w ciągu doby ponad 17 tysięcy pojazdów, w tym ponad 3 tysiące to ciężarówki. Już dziś wiadomo, że budowa pętli miejskiej, czyli komunikacyjnego krwiobiegu Ciechanowa, istotnie zmieni komfort życia jego mieszkańców. Nie wszyscy do końca jeszcze mieszkańcy Ciechanowa zdają sobie z tego sprawę, jak olbrzymie znaczenie budowa tej pętli będzie miała dla rozwoju miasta. Odciążenie centrum, otwarcie wielu set hektarów nowych terenów inwestycyjnych i pod przemysł, i pod budownictwo, lepsze skomunikowanie miasta, warunki środowiskowe znakomicie poprawione, ponieważ wyrzucamy z centrum cały ruch tranzytowy. To naprawdę jest wielkie przedsięwzięcie, takie, które będzie stanowić na kolejne dziesięciolecia o rozwoju miasta. Wewnętrzna pętla miejska połączy drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz 7 dróg powiatowych. W jej obrębie zostaną wybudowane ścieżki rowerowe, 2 mosty na Łydyni, 2 wiadukty nad torami kolejowymi oraz 13 rond. Powstanie blisko 14 km nowych dróg. Inwestycja została podzielona na 2 etapy. Pierwszy, czyli przebudowa Armii Krajowej, już został zakończony. Wybudowana została nowa nitka drogi, a starą gruntownie zmodernizowano. Powstały nowe chodniki, obustronne ścieżki rowerowe oraz ściana 4,5-metrowych ekranów dźwiękochłonnych, które tłumią hałas. Budowa pętli będzie kosztowała około 180 milionów złotych, a jej zakończenie planowane jest na rok 2013.